Dziękuję. Czcigodni ojcowie, szanowni państwo, członkowie rodziny Radia Maryja. Chciałem przede wszystkim podziękować za te 15 miesięcy. 15 miesięcy wsparcia. Wsparcia przez radio, przez telewizję Trwam, przez nasz dziennik. Bez tego wsparcia ci, którzy chcieli zabić prawdę, pewnie by zwyciężyli. Przynajmniej doraźnie by zwyciężyli. Nie dalibyśmy rady skutecznie tej prawdy bronić. Ten zamysł się nie udał. Ten zamysł się nie udał w wielkiej mierze dzięki niezawodnemu ojcu dyrektorowi, któremu chciałem tu serdecznie podziękować. Dzięki wszystkim ojcom, którzy pracują w Radiu Maryja, wszystkim wolontariuszom, dzięki wam, członkom tej wielkiej i pięknej rodziny. Jestem tu nie pierwszy raz i często ludzie złej woli mówią o tym, że jestem tu ze względów politycznych. Otóż nie, to nieprawda. Nie o politykę tu chodzi. Ja tu jestem dlatego, że spotyka się tutaj przed obliczem Najświętszej Marii Panny wielka, ważna, czynna część polskiego Kościoła i chcę być razem z nią, bo nie ma drugiego takiego spotkania w ciągu całego roku. Jestem tutaj z wami, bo spotykają się tutaj ludzie, którzy kochają Polskę. Polscy patrioci. I to też jest powód, dla którego chcę z wami być. I chcę was, korzystając z tej okazji, z tej niezwykłej okazji, prosić. Nie dajcie się wypchnąć z naszego życia. Nie dajcie się wypchnąć jako polscy patrioci, bo dziś patriotów próbuje się z tego życia wypychać. Nie dajcie się. To jest coś bardzo ważnego dla was, ale coś jeszcze ważniejszego dla Polski, dla naszej teraźniejszości, dla naszej przyszłości. A o przyszłości przede wszystkim musimy myśleć. Musimy myśleć o niej i wiedzieć, żeby ta przyszłość była wielka, to trzeba ocalić pamięć. Ocalić pamięć o naszej historii, o tym wszystkim, co było w niej wielkie. I ocalić pamięć także o tym strasznym wydarzeniu, które miało miejsce dokładnie 15 miesięcy temu. Ocalić pamięć o tych, którzy zginęli. O tych, którzy zginęli, a którzy w swoim życiu, czynnym życiu, o Polskę zabiegali. Zabiegał o nią mój świętej pamięci brat, prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Zabiegał Przemysław Gosiewski, wiceprezes Rady Ministrów, którego mama tutaj przed chwilą przemawiała. Zabiegał Zbigniew Wasserman, którego córka zabierała tu głos. Zabiegał generał Błasik i inni generałowie, którzy zginęli w Smoleńsku. Świat polskiej generalicji. Świat tej generalicji, która była szczególnie mocno związana z naszym sojuszem, gwarantem naszego bezpieczeństwa, z NATO. Zabiegała Grażyna Gęsicka, wybitna minister. Zabiegała Aleksandra Natalii Świat. Zabiegało wielu innych. Stanisław Zając, jego żona jest tutaj też między nami. Wicemarszałek Sejmu, senator, wybitny polityk i obrońca Kościoła. I wielu innych, że wspomnę jeszcze Annę Walentynowicz, wielką kobietę polską, wielką
przedstawicielkę Solidarności, tej uczciwej, tej, która nie zdradziła, która nie szła na żadne układy. Pamiętajcie o nim. Pamiętajcie o tym, że mój świętej pamięci brat był pierwszym prezydentem, który nie miał żadnych związków z czasami niewoli, żadnymi strukturami jawnymi ani tajnymi. I że nie tylko zabiegał, ale jeszcze wiedział jak, potrafił robić to skutecznie i dlatego tak bardzo go nienawidzono. I inni, których nienawidzono, też nie tylko chcieli, ale także potrafili. Dziękuję wam za te spotkania. Dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie. I proszę serdecznie o to, co najcenniejsze, o modlitwę za tych, którzy zginęli, za mojego brata, za wszystkich innych poległych, za tych, którzy odeszli w Katyniu na polach walk II wojny światowej, I wojny, po wojnie, za żołnierzy wyklętych, za tych wszystkich, którzy służyli ojczyźnie, a więc także za was, za nas samych. Dziękuję bardzo.